Rozgrywki piłkarskie na żywo tylko na SW Sport TV. Zapraszamy na fragmenty meczu Zdrój Jedlina Zdrój, MLKS Radków. Był to sparing, który podobnie jak wiele w tym okresie ma pokazać trenerom, w jakiej dyspozycji są obecnie zawodnicy. Zespół Zdroju, który od początku okresu przygotowawczego prowadzi nowy trener Kamil Krzywda, mierzył się w tym spotkaniu z reprezentującą trzecią grupę klasy A drużyną MLKS Radków. Goście ubrani dziś w tym spotkaniu na czerwono przez pierwszych kilkanaście minut starali się jak równy z równym prowadzić równorzędną grę. Tymczasem jednak w pewnym momencie gospodarze przyspieszają i po tych kilku minutach stosunkowo równej rywalizacji to drużyna Zdroju zaczyna na boisku w Jedlinie Zdrój dominować. Pierwsza z piłek zagrywana w okolice pola karnego jeszcze gola nie przyniosła. Natomiast każda kolejna akcja w wykonaniu gospodarzy zdecydowanie groźniejsza, trudniejsza w zatrzymaniu. Chabrowski, Rzeszut, Edward Chałupka, ale też i kilku innych graczy starało się tutaj bardzo szybko prowadzić grę w środkowej strefie boiska. Doskonałą partię rozgrywał m.in. Paweł Tobiasz, a tutaj za moment z rzutu wolnego na bramkę uderzy Bartosz Rzeszut. Piękne, precyzyjne, mierzone uderzenie daje tutaj gospodarzom bramkę. W kolejnej akcji szybko rozegranej piłka trafia w pole karne. Tam też już bramkarz gości nie miał za wiele do powiedzenia. To były takie momenty, w których nasza kamera nie nadążała za tempem rozgrywania akcji drużyny Zdroju. Raz jeszcze świetna interwencja golkipera z Radkowa. Tutaj zaś kolejne dobre zagranie w pole karne. No i tak oto gospodarze grający w lidze okręgowej starali się szybko narzucić swój styl gry. Spotkanie rozgrywane w trzech tercjach po 35 minut. Każda pozwoliło trenerom zorientować się w tym, jak powinna wyglądać też i sytuacja taktyczna na boisku. Tu kolejne trafienie Zdroju, to już druga tercja spotkania. Tych bramek gospodarze w sumie strzelili swoim rywalom aż 15, tracąc przy tym zaledwie dwie. Wydaje się więc, że w tym spotkaniu trenerowi Kamilowi Krzywdzie chodziło zupełnie o coś innego. Przetestowano w trakcie meczu kilku zawodników, którzy starali się tutaj pozytywnie zaprezentować się w trakcie tej rywalizacji. Jednym z nich był między innymi bramkarz Filip Fonfara, grający w poprzednim sezonie w czwartoligowym Górniku Nowe Miasto. Tutaj kolejna akcja Zdroju. Bardzo ciekawy sposób prowadzona, szybko przyspieszana gra, by później została ta piłka gdzieś w strefie środkowej już nieco wolniej rozgrywana, ale to wszystko kończy się w odpowiednim tempie rozegranym w pole karne. Tam już oczywiście też piłka ponownie ląduje w siatce rywala. I raz jeszcze Tobiasz, precyzyjne zagranie w pole karne. Bartosz Rzeszut stara się tutaj rozgrywać bardzo precyzyjnie. Raz jeszcze do skrzydła, to dośrodkowanie jednak już nie tak udane. Radków też miał swoje momenty. Goście starali się może rzadko, ale jednak też dążyć do tego, by znajdować drogę do tego, aby pokonać bramkarza gospodarzy. Tutaj ponownie przyspieszona gra na jeden kontakt, Tobiasz Rzeszut i tym razem już piłka poza boiskiem. Zagranie z autu, próba dośrodkowania. No i Chabrowski obok bramki. Nie pierwsza taka próba zakończona niecelnym uderzeniem napastnika gospodarzy. Tutaj jeszcze jedna próba, niewiele brakowało też i tym razem, by ta piłka znalazła drogę do bramki.
No ale suma summarum, tych bramek gospodarze, tak jak wspominałem wcześniej, zdobyli sporo. Tu kolejna z tych, które udało nam się zarejestrować. Zdrój atakował, wszystko wyglądało, że w tym spotkaniu padać bramki będą tylko po strzałach jednej z drużyn, tak jak teraz kolejny raz. Gospodarze notują trafienie w bardzo prosty sposób, oszukana obrona, no i ten gol tak na dobrą sprawę nawet już nikogo na trybunach nie cieszył. Słychać było dość zaskakująco odważne opinie na temat tego, że ten mecz Zdrojowi był zupełnie niepotrzebny. Tu jednak wbrew temu, co można było zauważyć w tych minutach, których gospodarze dominowali, piłkarze Radkowa zaczęli odważnie kontratakować swojego rywala. Pierwsza z tych akcji, które mogły dać gościom bramkę, na pewno bramkę, która tutaj w perspektywie okresu przygotowawczego tej drużynie da sporo pewności siebie w rozgrywkach na poziomie, którym na co dzień ta drużyna występuje. Jeszcze jedno zagranie, raz jeszcze Filip Fonfara bardzo dobrze na przedpolu zatrzymuje tutaj piłkarzy z Radkowa. No i odpowiedź gospodarzy, Chabrowski strzałem dość takim niesygnalizowanym, ale prawie udaje mu się tutaj pokonać bramkarza gości. Tutaj raz jeszcze Bartosz Chabrowski starał się zdobyć bramkę w tej akcji sam na sam. Nie udaje się ta sztuka. Przed kilkoma sekundami zatrzymana akcja ręką. Sędzia nie ma możliwości podjęcia innej decyzji jak rzut karny dla Zdroju. Ta piłka uderzona w ten sposób ląduje w siatce. No i te bramki gdzieś tutaj powoli zaczynają nam się mnożyć w sposób szczególny. Zdrój cały czas w ataku, kolejna akcja, tym razem Bartosz Rzeszut trafia po raz wtóry do siatki. No i obserwujemy grę na małej przestrzeni gospodarze, bardzo prosty sposób, ale jakże skuteczny. Potrafili sobie poradzić tutaj z kryciem, wyjść do pozycji strzeleckiej. Zabrakło jednak precyzji w tym uderzeniu. Goście pod koniec gry odważnie ruszyli do przodu, angażując nieco większą grupę zawodników. Udaje im się tutaj oszukać defensywę Zdroju i zdobyć bramkę, która daje dużo radości drużynie.